Witam. Próba dzisiaj pierwsza. Założone akumulatory. Odpalamy. Kombajn. Bizony w Holland. Jeszcze pajęczyny wszędzie. Pajęczyna, widzę, jest Biedronka ta, nie nasza, mocno egzotyczna. No i złączamy akumulatory. Prąta już mamy. Nie mogę dostać nigdzie tej lampki kontrolnej, bo się przepaliła. Zobaczcie, jeszcze poszukam. Przekręcamy stacyjkę. O, coś ten... O, nie łapie. No, zobaczymy, co się stanie. Mamy tu na luzie. Na biegu też nie ma żadnego. Zobaczymy, czy zaburzy. Ma maszyna, ma 1238, no 9 praktycznie motogodzin. Czy ten licznik niby wskazuje cały czas tak samo? Bardzo wolno motogodziny ogólnie biją. Tu gdzieś się kurz dostał. Tu też się przegrzałem i żarówkę za mocno założyłem. Nie zauważyłem. No dobra, nie będziemy mędzić. Burzymy go. Dobra, się wygodnie czy nie? Zobaczymy. Proszę. Po postoju od późnej jesieni pali na dotyk. Ładowanie mamy. Ładowanie jest. Teraz skoczę wyżej. 5 barów olej. Wszystko działa. Rozgrzejemy go troszeczkę. Zanim to cały wrócimy. Wbija się wszystko. Dłonie w zegarach. Na wolnych obrotach. Trzeba odkurzyć go trochę. Klima działa. Zobaczymy to wszystko. Czy wszystko sprawne. Po takim czasie. Dnia się okazuje, że maszyna teraz stoi jakiś czas. Pisze pracy po odpaleniu. Ja wyjdzie do wymiany parę rzeczy. Zmieniałem z prasą. Wszystko było dobrze. Okazało się, że urysko zsypało się. A po stoi. Nie no, żartuję. Co tu mam do zrobienia? Mam do zrobienia uszczelnić siłownik wspomagania. Lewy. Pięknie odpalił. Powiem, jak fajczyny wszędzie pełno. Kombajn